Cześć, siemano, witajcie z tej strony Mister Adamo 15, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z F1 2019 na moim kanale. Póki naprawdę ta gra mi bardzo mocno wciągła, będę się starał wrzucać jak najczęściej odcinki i nawet widziałem po komentarzach, co mnie mega pozytywnie zaskoczyły, bo trochę ich było, że chcecie często tą serię i nawet się cieszę, że jest zainteresowanie, na przykład porównując, nie mogę nigdy porównać do Farminga, ale porównując do innych gier, czyli typu FIFA, jest o wiele więcej tutaj, więc mega się cieszę, że wam się to podoba i coraz więcej nas tu będzie. Pisaliście w komentarzach, jak tam dalej, co tam mam zrobić i tak dalej. Wszystko wiem, pisaliście mi, że mogę pominąć F2, żeby od razu iść do F1 i bawić się z Kubicą, ale myślę, że można by było chyba jednak pokazać wszystko, co jest właśnie w tej karierze, czyli zacząć od F2, pojeździć tam tych parę odcinków, parę wyścigów, bo tam chyba tylko trzy wyścigi, jak pisaliście, są do końca. Staram się nie zagłębiać w te wszystkie rzeczy tak dużo, tak zanim po prostu zacznę nagrywać, bo to potem słabo, bo ja nic nie widzę, tak wszystko już mam odkryte, a nic potem, jak to się mówi, nie odkrywam w trakcie gry i to moim zdaniem jest trochę słabe. Zawsze się staram w każdej grze tak zrobić i to jest nawet plus, a wy jak już tam zagraliście, czy też się gdzieś dowiedzieliście, to od razu wam to lepiej wychodzi, więc zaczniemy. Nie będę pomijał tej ligi kwalifikacyjnej, bo piszę jak byk na dole, więc niech będzie, przejadę się, wybiorę sobie ART Grand Prix prawdopodobnie, bo to najbardziej kojarzę też Premę, to i tego Carlina, ale chyba RT Grand Prix niech będzie. No i teraz wybierzemy sobie Akademię Kierowcy, jest Akademia Kierowcy Mercedesa, Ferrari i Red Bulla. Najśmieszniejsze jest to, że i Ferrari i Mercedes ma tych trochę zespołów, bo ma Mercedesa, Williamsa i Racing Pointa. Ferrari też, Alfa Romeo, Haas i oczywiście Ferrari. Red Bull, no to tylko Red Bull i Toro Rosso. Ale już taka renówka, McLaren, no to już są tacy samotni. Ale my umawiamy się, że oczywiście bierzemy tego Williamsa później, więc musimy iść do Akademii Kierowcy Mercedesa. Więc rozpoczynamy oczywiście kariery. I teraz tak. Zmieniłem, miałem 80, ale to byłoby zbyt słabe, bo ja Russellem wywinąłem w kwalifikacjach 11 czas, co było troszeczkę moim zdaniem zbyt, a potem w wyścigu o wiele lepiej mi się jechało. Zwiększyłem na 86, ale myślę, że 90 to będzie moja taka stawka, którą zawsze jeździłem i powinno być git. A że chciałbym, żeby to była realistyczna seria, to... Aha, nie mogę treningu... Serio, to jest pełny trening? Mogę tylko włączyć? Słabo. Nie będzie 5 okrążeń, tylko 25% właśnie, żebyśmy mogli po prostu jechać i zaliczyć tego pitstopu. Przeważnie tylko 5 okrążeń robiłem, żeby to jakoś szybko szło, a chcę tutaj po prostu, żeby to jak najdłużej było. Zostawiam poziom 90, zobaczymy jak będzie mi się jeździć, jak będzie mi się słabo jeździć, to trochę zmniejszę, ale myślę, że tak na 90 to ja jeździłem w 18, więc powinno być git. No i tutaj już nic chyba nie mogę zmienić. Rozpoczynanie wyścigu. Manualna z asystą. Manualną sobie wezmę. Ograniczenie ścinania zakrętu to jest normalne. Samochód oczywiście bezpieczeństwa włączony. Uszkodzenia pojazdu pełne. Nie będziemy się rozwalać aż za bardzo. I tu chyba wszystko już miałem ustawione, więc jest git. Rozpoczynamy sesję Formuły 2. Devon Butler i Lucas Weber. Proszę bardzo, stanąłem tam przed trudnym, przed jakimś problemem. Nie zdążyłem doczytać, ale mniejsza z tym. Właśnie chciałem, bo mogłem to pominąć, wiadomo, i już iść sobie od razu właśnie pewnie do Williamsa.
O, jestem mój kask, to dobrze, czyli jestem już ustawiony pod siebie. Fajnie, bo to jest taka bardziej fabuła, więc chciałbym wszystko przejść, a nie pomijać, bo... No bo później już zacząć od nowa tej kariery to mi się nie chce. Więc po co? Czyli co, ja żabiję? Nie, ta fabuła na razie mnie rozbija pozytywnie. To już mogę jechać? A, jeszcze nie, bo tam jest przygotowania światełka i te sprawy. A, już się powiększa mój ekran. Światełka się włączają, czyli jestem kierowcą Formuły 2. Może tutaj nie ma nic ciekawego w ogóle? Który jestem? Jestem przed Weberem. Ojejejej. O Jezus! Ej! Czemu jest tym samochodem? Czemu on tak do dupy jeździ? Ja nie mogę mogę nim sterować, czy oni... Ej, oni podsuli coś chyba tutaj, no bo to jest dziwne, czy ja nie mogę całą karierę. Sorry za ten wstęp, ale chciałem wam pokazać, że to jest masakryczne. Oczywiście pominę sobie tą ligę, która jest masakryczna. Nie oszukujmy się. No dobrze, wybieram. Nie skaczę na głęboką, nie mam zamiaru, bo chciałbym wybrać Williamsa. Zatwierdzić kontrakt. Cel zespołu trudny, hierarchia zespołu drugi kierowca. Oczywiście, że 19 muszę być, to jest git. Zatwierdzam kontrakt. Czy ja mogę teraz wreszcie wszystko ustawić? Nie, no nadal jesteśmy na tym samym. Szkoda trochę. Tu wszystko się zgadza. Włącz zawodową karierę. Jestem zawodowcem. Tu miał być manualnie i tak dalej. To jeszcze raz muszę wszystko powłączać. Pozdro 600. I wszystko mamy ogarnięte. Trochę szkoda, że ten trening tak nie mogę sobie właśnie na krótki trening ustawić, ale nic z tym nie zrobię. Zaczynamy znowu od Australii. Kliknę tab, sprawdzę, czy wszystko tu jest git. Rozpocznę sesję. No, zaczynamy od Australii. To trochę słabo, bo kolejny odcinek, gdzie muszę się bawić w Australii, ale tu już po prostu chciałem zobaczyć. Siema. Powiedz mi tylko, że jestem oczywiście z Robertem. Siema. Nie ma problemu. Jest Robert. Williams has a rich history with several periods of dominance over several decades in the sport. It's high time for another one of those. Nie ma problemu. So let's knuckle down and get to work. Nie ma problemu, są oczywiście treningi i tak dalej. Jako iż, że fajnie. Moja wartość kontraktu jest zajebista, to wszystko się powtarza z poprzedniego. Jestem tylko z Robertem tutaj się bije, więc dwóch Polaków po raz pierwszy w Formule 1. Mega się z tego cieszę. Możemy już coś robić ogólnie przy samochodzie? Dobra, róbmy już to. Zróbmy sobie tu, mamy jeszcze 500. Gdzie my jesteśmy ostatni? W aerodynamice. Podwozie to mamy masakryczne. Ej, serialnie. Podwoziem to my odstajemy w ciul. Bo jeszcze za aerodynamiką, no to Alfa Romeo też jest za nami. Ale nie odstajemy, więc tu podwozie jest robione. I to w trybie natychmiastowym. Dużo więcej, więc my musimy opracować, więc lepiej, żeby wam się chłopaki udało coś ogarnąć w tym samochodzie.
Przepraszam Was bardzo, Bahrajny będziemy mieli. Może nie dostanę za ten trening żadnych właśnie. Fajnie, fajnie, wszystko. Tutaj teraz te samouczki będą mnie pokazywać. Premia za wyścig, tempo modyfikacji. Dobra, dobra, nie ma problemów. Co tu? Zdobądź 3 punkty mistrzostwa przez ciągu. Mają marzenie jeszcze kwalifikacje deszczowe. Ja pitole. Nie dość, że takie dymy, to jeszcze kwalifikacje deszczowe, ale dobra. Przejedźmy się w ogóle. Nawet już niech będzie w tym pierwszym treningu. Zróbmy coś w ogóle najpierw, bo początek jest no, zbity z tropu masakrycznie przez tą Formułę 2, którą nie mogę ruszyć. Nie wiem, czemu tam taka jazda, bo jeżeli tu jest taka, tak, coś się pozmieniało, to ma kabra, rzekłbym wreszcie. Dobrze, już nie będziemy tych wstępów, bo widzieliśmy w poprzednim sezonie. Dobra, 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 pewnie Pitolin, bo... During your F1 career, you'll be able to utilize these sessions to complete practice. Dobrze, nie ma problemu. Nie pierwszy raz jestem w tej grze, więc domyślam się, szkoda mi tego deszczu na kwalifikację. Oj, szkoda. Zróbmy w ogóle jakieś zadanie, może się uda, ale wątpię w to. Dobra, zróbmy tempo kwalifikacyjne. To mnie najbardziej będzie ciekawić, co tutaj się zmieni. Podniosłem sobie właśnie na to 90, ale to nadal nie jest jakoś mega, mega dużo. Poza tym jesteśmy w Williamsie, nie możemy wymagać, że ten samochód będzie nam dawał zwycięstwa. No i tu się od razu i lepiej jeździ tym samochodem. No nie wiem, co mi tam popsuli w tym F2, ale jakaś masakra to była. Ale mniejsza z tym. Jedźmy i zróbmy coś. Jeszcze Vettel tu mi wyjechał. Dzięki Vettel, debilu jebany. Z przeproszeniem. No tak, stracić pierwsze okrążenie, bo ja mówię, to oni powinni to trochę wymyśleć bardziej, że jeżeli coś wyjeżdża z boksa, tym bardziej na okrążenie formujące, czy tam rozgrzewające, czy tam cholera wie jak to nawet nazwać, tak? Okrążenie formujące wyjeżdża 3 wyścigu, więc mniejsza z tym, ale na okrążenie wyjazdowe to powinien jednak nie ustąpić, nawet że jest to Ferrari, dobra, mniejsza z tym, bo i tego pracowałem, więc niech spada sobie dalej. Wyłączę, żeby nazbierać. Nie za żółta flaga. Bardzo mnie ciekawi, jak to będziemy się właśnie bawić, więc jak trochę to będzie. Nie wiem, jak to zrobić z tym początkiem, czy nie obciąć przypadkiem tego, co tam bawiłem się w F2, bo to masakra była. Wow, czemu tak niekiedy laguje? To nie powinno tak być. No ale dobra. Mniejsza z tym. To jest akurat do przeżycia, jeżeli to nie będzie na zakręcie potrzebnych z walki. Nikt nie wyjechał nam centralnie. Nam centralnie nie wyjechał, czyli jest dobrze. Przecież tam jest jakaś akcja łoś. Nawet udało nam się tutaj zmieścić w tym zakręcie. Jak już jeździłem wczoraj tym całym samochodem tutaj, to jestem troszeczkę obcykany. Jechać myślę, że to 90 będzie w sam raz, jeżeli chodzi o ustawienia tutaj kierowcy. Nie kierujący, kurwa. Bardzo szeroko tu pojechałem, to nie było fajne. I już jest ogromna strata. Jeżeli chodzi o to tempo. Będziemy się bić o te ostatnie miejsca. Z jednej strony, no mówię, jeżeli ja zagrałem poprzedni ten właśnie Grand Prix, dograłem do końca Australii
i ja tam udało mi się wbić na 8 miejsce po wyścigu, gdzie powyprzedzałem troszeczkę ich. Może trochę niemiło, ale ich powyprzedzałem. No to to trochę nie na miarę Williamsa, gdy Robert był na miejscu 19, więc... Co, Witko? Mówię przeciwien Gasly'ego, ale ja mam o wiele inne opony. Nie da się opcji, żebym ja tutaj coś zrobił na tym, bo przecież nie mam już RS-a. Ale mniejsza z tym. Tu będzie ciężko w ogóle zarabiać jakieś punkty z tych akcji, bo to nieszczęsna akcja. Gasly już mnie wyprzedził nawet na twardych, więc w ogóle bardzo dobrze pojechałem pierwszy sektor. Patrząc po czasach, jestem lepszy od Magnusena i Gasly'ego. Ogromnie dużo trasy w drugim sektorze, to było tam, gdzie wyjechałem poza tor, więc się nie dziwię. A trzeci sektor jest spoko. Myślę, że jakbym tą sekundę poprawił, to byłoby nawet całkiem spanie. Ale dobra, mniejsza z tym, zobaczmy, jak nam w ogóle to wszystko będzie wyglądać dalej. Będę się starał teraz odcinku coś. Ricciardo, Hamilton, Grosjean, Verstappen. Każdy miał inne zadanie, więc nie za bardzo się tym przejmuję. Ja 15, Robert 20, ale po raz pierwszy dwie polskie flagi są, więc bardzo mnie to cieszy. Lecimy do... Teraz mnie pewnie przerzuci. Cieszą się dużym zainteresowaniem mediów, wiadomo, wywiady. Nie zadzierać z mediami, dobra. Zrobiłem. O, znów jest ta. Mistrzunio, co tam pani chce powiedzieć? Dobra. Myślę, że to będzie dobra odpowiedź. Nie wiem, czuję się aż tak bardzo podniecony, jeżdżąc w bilancie. Dobra, to będzie dobre, bo muszę się od Kubicy wiele nauczyć. Zawsze marzyłem, by jeździć w Williamsie. Serialnie. Zawsze marzyłem, od kiedy Kubica tam jeździ, marzę wyjeździć w Williamsie, zajmować ostatnie miejsce, ale żeby ta reputacja mi wzrosła, to im zaznaczyłem, niech się cieszą. Dobra. Przewijamy trening. Stracimy to w siśko. No go. Bardzo długo wczytuję. Zawsze mnie ta gra pod tym względem trochę drażniła. U Mercedes jest szczęśliwy i Williams, bo tylko tu mi wzrosło. U nich jakieś tam mniemanie. Pomijam i lecimy do kwalifikacji. Mówię, stracę tym tutaj trochę, ale po prostu... I tak już przez tą Formułę 2 straciłem mega dużo, bo nie spodziewałem się tego, że takie coś się stanie, bo chciałem przejechać na spokojnie to F2, a tam ślizgam się jak nie powiem czym. Cześć Robercik, weź tam dzisiaj daj z siebie wszystko, co? W pierwszej części sezonu gdy się ciepły nasze porządka tempu, zapowiada się, że będziemy kończyć na dalekich poli, dobra. Dobrze. Boże, Claire. Stąd ja nie rozmawiam. Zrobię szybciej to niż Robert? Dobrze, nie ma problemu. Aż mi smutno. Boże, co ja zrobiłem? F7 i kontynuuj. Deszczówki, jak ja to kocham. Poczekam, na deszczówkach lepiej pojadę niż ten. Niż na normalnym. Może Williams ma w deszczu, nie wiem, jakieś ukryte moce. W ogóle jeszcze nie było deszczu w Formule 1 normalnej. Przez te chyba 7 wyścigów, które były. Dobrze, myślę, że było 7. Mieli szczęście bez deszczu, a Williams ciągle liczy na deszcz. Łabątki. Które są bardzo interesujące. A tu oczywiście jak najwięcej robią w Mercedesie, żeby ten samochód był jak najszybszy. Lensunio, Strolunio. Dobra, jeszcze z tym, że nie chce mi się po prostu tego słuchać.
bo jestem mega stratny w tym odcinku. Intermediaty, czyli nie jest jakoś mega mokro, że oni mi dają tak jeździć. Dobra, niech przewinę po prostu ten czas. Niech oni mi trochę ten tor przeczyszczą. O, Robert wyjechał, dobra. Dobra, myślę, że teraz możemy już się brać za wyjazd. I szybko każemy. 10 minut deszczu nas czeka. Czyli trzeba się przygotować, że może coś pod koniec kwalifikacji będzie lepszejszego. Czy jedzie ktoś za mną? Jedzie. No jak ja kocham po prostu deszcz, co nie? Nie dość, że chyba na deszczu nie będzie się lepiej sprawował, to się jeszcze gorzej. Bo nie dość, że nie daję sobie rady na suchym. A nie ma DRS-u, bym mokro, dobra. Ale fajnie, bo prawdopodobnie będzie pusto, bo wszyscy będą wyjeżdżać. Może nie wszyscy. Hamilton oczywiście najszybszy. A i już szeroko, więc dziękuję. Mogę się pożegnać jakimś super czasem. Ale tak czułem, że to będzie najgorsze, co może być. O Jezus, serialnie, masakrycznie. Ja pierdziu. No, prawda, nie do straty. Jeżeli chodzi jeszcze ze mną? Nie. Ale to masakra na razie, jeżeli chodzi o ten samochód. Nie wiem, ostatni tak, ale no, rozgrzeję trochę. Wyłączę to wszystko i to też. Du. Skrzynia już ledwo zipie. Dopiero pierwsze kwalifikacje. Muszę bardzo wcześnie hamować po prostu, żeby się znaleźć na tym. Rozgrzeję sobie może trochę opony. Za mną jedzie gdzieś w oddali Robcio. Roberto Kubica. Ja nie wiem, jak to zrobię z wyścigiem, może po prostu wytnę go, bo tak to by chyba ten odcinek miał pewnie z godzinę, a tego bym nie chciał. Bo liczę, że te odcinki będą miały właśnie po 40 minut. Nie robiąc problemu. Nie wiem, czemu takie ścinki są. Bez wszystko ma, ale kiedy ta gra. Wyrzucimy hotlapa i zobaczymy, co będzie potrafić w tym okrążeniu. Co mam zrobić? Wszyscy zjechali. Jestem prawdopodobnie samotny teraz, bo ci, co są za mną, na pewno też zjadą. O wiele lepiej pojechałem już ten początek. O 1,5 sekundy. 14 sekund zawsze widać, to trochę będzie. Już też lepiej zahamowałem tutaj. Najgorsze jest to, że jak się przyzwyczaję na deszczu, to potem na suchym będę też inaczej hamował. Ja to kocham. 7 sekund już nadrobiłem. Jeszcze gdzieś 7 sekund muszę nadrobić i będzie git. I ogólnie, czy to jest, że ja jestem 2 sekundy gorszy tylko od Lewisa Hamiltona? Nie, no bez takich, idę zahamowałem, idę zahamowałem, hamuj, hamuj. To by było dziwne, tym bardziej dziwne. We have 2 laps of fuel remaining. Miałem 2 sekundy, dobra, wszystko wraca do normy. Może pojechałem perfekcyjnie, to jest sektor pierwszy, jakoś nie wiem. Jestem niezwolniony technicznie, jeżeli chodzi o Formułę 1. Niech tak będzie. Ale żebyśmy zrobili fajne okrążenie, dżewinację z ostatni. Można tak powiedzieć. Przed Robert. Ja jeszcze nie miałem pełnego okrążenia, takiego porządnego. Więc dopiero teraz. Nadal jestem ostatni. Spalić opon mam? Ja dobrze usłyszałem, znaczy wyczytałem, że on mi powiedział, że nie spalił opon.
i tak widzę, że nic z tego nie zrobię. Wracamy do garażu. Czy uda mi się jeszcze wyjechać na jedno okrążenie? Tam jeszcze pada. Tam jeszcze pada, zostały 4 sekundy. Dobra, wezmę lepsze. Ła, ogromna strata. Ogromna strata do dziewiątej kubicy. Ale no nie dziwię się, nie jestem mistrzem jazdy po mokrym, więc... tak, jeżeli chodzi o sektor pierwszy, zrobiłem bardzo dobry sektor. W sektorze drugim mega dużo straciłem. No i w sektorze trzecim też trochę. Ale sektor pierwszy, naprawdę jestem zadowolony. Mniejsza z tym, dobra. Sprawdźmy ich, o Jezu, na kamerce to miałem sprawdzić. Wszyscy na zielonych, wiadomo, bo nadal pada. Czy Alex Albon, czy Lando Norris, czy Kimi Raikkonen, czy nawet też Sebastian Vettel. Dobra, no to nie, mamy nowiutkie, wyjeżdżamy jeszcze raz, spróbujemy pierdyknąć jakieś poważne okrążenie. Czy się uda? Zobaczymy. Jeszcze za mną jakiś świr, czyli Kimi Raikkonen. Muszę przyspieszyć. Zjechał do boku, serio? Ja przyspieszałem. Ale dobra, zróbmy jakieś naprawdę okrążenie, które by mnie uszczęśliwiło. Będzie fajnie. W pierwszym sektorze to ja wątpię, że poprawię. Źle pomyślałem, bo ja właśnie miałem zajebisty ten pierwszy sektor. I właśnie nie pomyślałem z tego, że jego będzie ciężko poprawić. A trzeba jechać dalej i poprawiać kolejne sektory. Naprawdę, to jest też tak patrząc, to zajebiście mi poszedł ten sektor poprzedni. Nie będę też nagarzył. Jakieś 40, niecałe. Chyba straciłem dużo tutaj, bo wyleciałem. Mi się udało. Ale mniejsza z tym. Będziemy jechać, będziemy walczyć. Musimy przebić... Aha, czyli na ten szykanie coś miałem problem. Bo już te 90 mam zrobione, ale nie wiem, jak to będzie dalej. Jest ponad sekundę, no ten sektor mega poprawiony. Nie wiem, czy nie miałem tutaj, że ja tak źle pojechałem, wyhamował, dobra. Gazubencja. Ej, będzie dobrze, będzie fajna poprawka. No nawet dobrze, że pojechałem teraz, bo już po prostu ten sektor mocno przesycha. Zrobiłem interes życia, bo już nie pada zarazem. No. Jest jeszcze czas, żeby się przejechać na slickach, ale... Jest dobrze, to będzie około 2 sekund poprawki. Przeskoczyłem chyba na 14 miejsce. Co jest dziwne. No ale to jest deszcz. To nie można bawić. Ale myślę, że chyba przy... moich ustawieniach tak było, to wyglądać. Nie patrzmy na deszcz, bo jeżeli Gasly jest na miejscu drugim, to jest wszystko możliwe. A tym bardziej Verstappen na miejscu 8. To jest jednak deszcz, więc tu może być wszystko możliwe. Robert tylko nad kolegą zespołu tego pana, co jest nade mną, czyli Kimiego Raikkonena, a pan Giovinazzi zamyka stawkę. No to tak trochę śmiesznie, co nie? Że ja przegrywam z Alfą 13-14 miejsce, ale za to Robert odbija sobie to i wygrywa z Giovinazzi. No tam duża strata też jakimś cudem Sainza, Stroll, bardzo duża rozbieżność, jeżeli chodzi o to. Ja się tak zmieściłem tutaj bardzo blisko Raikkonena, Norrisa, Pereza i Magnusena. Oni są całkiem blisko. Potem jest za mną Albon, Kwiat, czyli Toro Rosso. No nic, trzeba będzie sprawdzić, jak to będzie wyglądać na suchym torze podczas tej pięknej jazdy. Proszę Państwa, wyścig, kariera. Na razie zostawiam tą 90, bo jak już mówię, to tylko kwalifikacje i to jeszcze deszczowe, więc wszystko jest możliwe. Poza tym
No ja już jechałem na takim trochę już, można powiedzieć, nie mokrym mega torze, bo nie padało, więc już przesychało, więc to było fajnie. Ukończyłem kwalifikację, prowadzę nad Robertem Kubicą. Bardzo mnie to cieszy. Reputacja wzrosła mi prawie wszędzie, gdzie się tylko da. Ale nadal to jest słaba reputacja. Robię z siebie weterana. Możemy to nazwać dobrymi kwalifikacjami. Proszę cię, Jeff. To były wyśmienite kwalifikacje. Powinieneś nosić mnie na rękę. No, na razie trochę tam Williams pracuje nad osiągami pojazdu i oby się to udało. Na punkty nie liczę, serialnie, bo tym bardziej to będzie mój pierwszy wyścig od jakiegoś czasu, który będę jeździł razem ze o wiele więcej okrążeń niż tylko 5, bo zawsze chciałem się, starałem się, żeby jak najszybciej robić te Grand Prix. I robiłem sobie tylko 5 okrążeń, ale w tej formule chciałbym troszeczkę właśnie tak dłużej posiedzieć, skupić się, bo zauważyłem, że więcej rzeczy się dzieje, gdy jest więcej okrążeń i jest właśnie ten pit stop. Jest szansa na samochód bezpieczeństwa i takie tam pierdolę, tak na tych 5 okrążeniach nie jest zbytnio. Poza tym ile to może być? Max 15 okrążeń chyba. Tak coś czuję. Navigate at an average lap speed of around 120 miles an hour. No, ten tor bardzo dobrze znamy, więc myślę, że ominiemy. Dobra, zobaczmy, jaką mamy kolejność. What? Mamy znowu Saukarę, no bo nie ma go. Pierre Gasly, pole position. Potem dwie renóweczki, śpiąty. Boże, jaką karę dostał Hamilton. 10 pozycji w dół. Adams, ogólnie jestem Adams, więc jakby tam ktoś... Kubica! Adams i Kubica. Dwóch Polaków wreszcie Formuły 1. Czyż to niewiarygodne, ale to było piękne. By tak by naprawdę było. No ale nic, trzeba się cieszyć. I się ścigać. Może i to jest troszeczkę strata czasu z tym okrążeniem formułem. Dobra, nie ma problemu. Ja już jakoś zbytnio deszczu nie potrzebuję. Oj, wyścig deszczu też bym się chyba zapłakał. Rozgrzewamy oponki za Raikkonenem. Nie znam do Norris przedtem, więc to też jest całkiem spoko. Muszę sobie oddalić klawiaturę, żebym jako tako się tutaj... Boję się, że mnie po prostu wyprzedzam na początku, no bo jednak mają te lepsze opony, ale... Ale zobaczymy. Kiedy mi wyłączają to ustawianie się, czyli to symulacje, już sobie włączę dla pewności szybciej. A chyba to na prostej zabierają, tak coś czuję. O, już mnie zabrali. Już mnie zabrali. Album Kwiat za nami, więc... O, pięknie będzie ustawianko tutaj, perfekcyjnie. O, jeszcze przegazóweczka taka specjalna. Hamilton 11, jak to wygląda? No, panowie tam ustawiajcie się, robcie się już ustawił. Więc lecimy! Nawet nie zaspałem. Chyba bardziej właśnie zaspał Raikkonen troszeczkę. Troszeczkę ich tutaj wziąłem. Oj, ale Lando nie odpuszcza. Nie powiem. No to jedziemy. Wzięliśmy Pereza. Nie będę was zanudzał całym wyścigiem akurat dzisiaj, bo mówię, ten odcinek byłby mega długi, bo już 40 parę minut. Więc tak podecinam ten odcinek, żeby był jako tako fajny. Oj, mamy samochód bezpieczeństwa.
Valtteri Bottas. Valtteri Bottas się rozwalił. To, że ja nie wiem, jak mam jechać, bo teraz jeszcze mam coś takiego. Serialnie, bo trochę teraz zjobałem. Bo oni mi uciekają. Muszę ich dogonić. Serialnie, po raz pierwszy mam wirtualnie. Nie wiem, czy to było w poprzedniej. Dobrze się obudziłem i wróciłem do tego momentu, że już ich widzę, bo przecież przez chwilę nie miałem ich na oku. Myślę, że Lando mnie tak szybko nie widział. Te DRS jest włączone, że mnie zaraz będą łykać. Ale beka, beka, bo od razu Bottas już odpadł, więc ja awansowałem. Zbytnio pokonać, znaczy pokonać i przebić. Myślę, że na najbliższym DRS-ie nie jednak będą działać powoli. Jednak jest strata. Dziwię się, że ta 90 dla mnie będzie w sam raz. Czyli tak jak było w poprzedniej wersji, tak będzie i teraz. Czyli nie za mocno, nie za lekko. Lando będzie mnie tutaj męczył przez cały wyścig. No i Lando już odpala DRS-a. Zobaczymy, czy będzie blisko, czy jednak nie. On jest też poza tym będzie szybszy, więc no, to nie jest źle, bo bardziej by naciskali, ale jest dobrze. Widzę ciągle przed sobą Magnussena i Gasly jest chyba na pierwszym miejscu ciągle. A Hamilton będzie walczył teraz o to, żeby troszeczkę Mercedesa podniosło. Oj, już nie wierzę. Będę się z nim bił, bo przecież pierwsze, że wiem, że jestem wolniejszy, a po drugie wiem, że on mają też lepsze opony, które musi wykorzystać, co nie? Albo znów się będzie nam męczył. Sorry, Alex, ale łatwo się nie poddaje. Tam Robert chyba bierze się za wyprzedzanie, bo widziałem, jak się wyłaniał. No, to by było coś przecudownego i lecimy pięknie teraz. Trzeba wykorzystać to, że mamy tego RS-a i... Znaczy, wyłączenie RS-a zabrało mi prawdopodobnie dwie pozycje, ale pewnie gdyby nie to, że... Gdybym zostawił i bym się rozładował do końca, to jeszcze dłużej bym go musiał ładować, a teraz troszeczkę, no myślę, że 2-3 okrążenia na tych wysokich przejadę i utrzymam tempo 14 pozycji. Ciekawe, kiedy zacznę zjeżdżać, bo oni mieli chyba okno na 7 okrążeniu, czyli nie mniej. Jeżeli nie będą zjeżdżać do boksu, no to ja też nie będę zjeżdżał. Tak szczerze, to tak wiem tą ciekawości, ale... Z jednej strony, nawet jakbym zjechał, to ja na miękki potem troszeczkę bym mógł podgonić. Zobaczymy, czy moja strategia będzie tutaj udana. Bo mówię, chyba wziąłem jedyną strategię, inną właśnie niż wszyscy. I powiem szczerze, że taka jazda mi się podoba. Jestem na miejscu 14, ale nie jest tak, że ja nie wiem, tracę jakoś mega dużo. Nadal nie zjeżdżają do boksu, nie widzę. Już sam widziałem po tym, co tam się stało. Nadal pusto za mną, ale... Oni mnie już gonią i to porządnie mnie gonią. Więc sami... Oje, tak, masakra. No wiem, że przekroczyłem granicę terenu. Co ty nie powiesz? Sam bym tego nie zauważył. Dobra. Śmiki stopień, nikt za mną nie wjeżdża. No i ciekawe. Jak to wypali? No i tu chyba moi panowie są. Dawaj. Szybko, panowie. Ale wolno, to nie jest jakiś rekord. Myślę, że 2 sekundy byłoby najlepsze. Pit
strategy complete. See these tires through to the end. No co, i wyjechałem za Sainzem. A? No nie gada, że jestem przed albumem. Jedna albo nie. Już mi smutno. Ale serialnie. Ej, coś to taka ciekawostka. Oni wyjechali na żółtych. Przed tym robiłem. Jo, oni wyjechali na żółto, bo chyba rozgrzać to opanowało masę po 10 manewrów. Nie jeździ. Ej, serialnie. Ej, bo on laga, albo nie rób mi. Dobra, przepuszczę cię, bo to jest żenada. Ale co to da, jeżeli ja jestem szybszy od ciebie, albo mam lepsze opony. Uj, ładnie, albo straciłeś. Tutaj nie powiem. Czyli może to być ciekawy plan, ale muszę, wiadomo, te opony ogarnąć. Też na ten samochód pozwoli, opony to opony, ale czy samochód na to pozwoli, że nie ma sobie na spokojnie jechać? Tego niestety nie wiem, ale dowiemy się za 5 okrążeń, które już mi pomogą wyjaśnić, na jakim takim punkcie stoi Williams moimi ustawieniami. Czyli na niskie lasy, które są na bogate. Bo serialnie nic z tego nie wypali. Raikkonen na twardych to w ogóle powinien mega tracić. No, tak naprawdę ta podstawowa strategia. No dobrze, ja sobie będę prawda. Dziwnie się ślizgałem w samochodzie już teraz. Tego czegoś nie powinno być. Czy dałbyś mieć tego Raikkonena, czyli jeżeli on naprawdę ma twardą mieszankę, to ja na ludzi sobie powinienem jeździć, ale te, mówię, te lagi muszę na pewno zmniejszyć i je jakoś naprawić, bo czegoś takiego już nie powinno. Będzie taki podocinany ten pierwszy wyścig, a później już właśnie będziemy kombinować. Co dalej? Dobrze jest, mamy DRS-a, więc możemy przejść. Raikkonen też ma DRS-a i będzie walczył. Z kim on tu będzie walczył? Z Carlosem Sainzem, ale tam gdyby się bije, to może czymś skorzystać. To by było coś przecudownego, gdyby się udało jeszcze raz coś takiego odpalić. Ale i dogoniłem. Czy ma tu wszystkich, będzie album z tyłu i to by było coś przecudownego. No i teraz pokażemy, o ile uciekam, bo czułem, że miałem laga. Jeszcze mi Raikkonen dojechał. Jak mi tam się ciął dziku. Ty dzikusie. To się nie da. Nie dał się, nie dał się niestety Raikkonen. Trochę słabo, że on tak akurat jechał. Biedny album tutaj się będzie męczył. Jest z nami do końca. Udało się utrzymać ten samochód. Zobaczę, że mam już pusty RS, ale już za dwa okrążenia nie będę wyłączał, bo to tylko po prostu stracę, a muszę go wykorzystać do końca. Bardziej wolałbym wykorzystać mieszankę, bo gadam o iść tutaj blisko mam do. Czemu on też musi mieć tego DRS-a? Jeżeli ja tak wcześniej hamował. Niewiarygodny, zresztą byłem takim człowiekiem, który bardzo późno hamuje w formule. No ale niestety muszę uważać na samochód. A zostało nam ostatnie okrążenie. Może teraz wreszcie jako tako go wezmę, przecież to jest Ferrari. Może go ściśniemy trochę, no i udało się. To by było niewiarygodne, co mi się udało zrobić tutaj. Zmieniamy na standardową, no i teraz nie przegrać.
tylko żadnej tutaj walki. No moje zadanie by się udało strobić, to bym był happy. Tu jeszcze kwiat z Sańcem walczy. Może jakiś wypadaczek panowie byście zrobili? Ale się biją chłopy. Bajki tam. Wole tutaj, no to było opóźnienie hamowania, ale Micera na 15. Bo to był szacun. Oj, to było trochę niefajne. Oj, może by to kara. Ale to było tylko ostrzeżenie. Sorry, Daniel. Ale no nie wyhamowanie. No i nie chyba szczęśliwa 13 dla naszego tutaj zespołu. Sorry, Daniel, ale no, no nie wyhamowanie. Zbyt szybko jechałem, ale za to Sainz ma chociaż spokój, bo już dobrze wiemy, że do końca tego wyścigu nikt go nie zaatakuje, a ja mam całkiem dobrą pozycję. Przecież trochę smutno mi, że akurat musiałem go tak uderzyć. O, bardzo mocno. Ale mamy flagę z biało-czarną szachownicą i jestem zadowolony. Trochę gorąco w tym kwestii. 13 miejsce. I powiem szczerze, że tak chciałbym walczyć. Nie chciałbym zamykać tej stawki na 19-20 miejscu, bo to jest bez sensu. Poza tym, że ciężko się jedzie, bardzo się ciężko jedzie. Charles Leclerc wygrał, bardzo się z tego cieszę, że to nie był Gasly, bo powiem szczerze, że on zrobił pole position, to było cud. O, Hamilton z 11 chyba na 3, jeżeli dobrze zauważyłem, a Vettel spadł, więc ujejej, czyżby tam Gasly jednak był drugi? Tak. Pierre Gasly na miejscu drugim, Charles wygrywa, a Lewis i tak ładny awans na miejsce trzecie. No i tak kończy nam się pierwsze Grand Prix Australii. Bardzo długi nagrywanie, bardzo długi odcinek, ale warto było zakończyć już jutro, bo będę chyba chciał jednak kontynuować to, no bo przecież nie opłaca się tam jeździć jako George Russell. Więc będę się starał kontynuować to, a może jeżeli uda mi się tą Formułę 2 ogarnąć, żebym sobie mógł normalnie pojeździć tamtymi samochodami, no to sobie tam będę lecieć. Jako takie odcinki, no ale Lewis, niewiarygodny tutaj. Jeszcze punkcik za... No proszę, tak czułem, że to będzie Lewis Hamilton tym zawodnikiem dnia, no bo z 11 na miejsce trzecie. Przejść Verstappena, sepchnąć Sebastiana, nie wiem czemu Sebastian tak bardzo spadł. Dziwne, ale lubię takie coś. Chociaż ten Pierre Gasly każdego rozbił. Ale jeżeli patrząc dalej, no to najlepszy z, można powiedzieć, tej czołówki, oprócz właśnie Bottasa, który odpadł, jest Sergio Perez z Racing Point, potem Kevin Magnussen, Nico Hülkenberg, Lando Norris, no i ostatni, znaczy 10 punktowane miejsce ma Daniel Ricciardo z Renówki, czyli Renówka 5 punktów, taki komplecik można powiedzieć, bo obydwoje punktują. Lens 11, Carlos 12, ja na miejscu 13. I pewnie Daniel nie spadł na miejsce ostatnie, czyli on się tam jako tako uratował. Tylko tam wpadł w poślizgi i wylądował za tymi, co mnie gonili. Niestety z dużą stratą 8-sekundową kończy to Robert Kubica. Traci do mnie na okrążeniu około 1,5 sekundy. Tak to by wyglądało. Biedny Valtteri nie kończy tego wyścigu. Szkoda tego, że to Antonio właśnie wyprzedził go. Ale Antonio całą sekundę szybciej jedzie od niego, więc nie dziwię się. Ja ze swoim najlepszym czasem spokojnie powinienem wyprzedzić Sańca, bo on miał gorszy czas ode mnie okrążenie. Zarazem też, że Lando Norris nie miał zbyt mega czasu, ale nie ma na co patrzeć na czas, tylko na to, jak oni jeżdżą. Fajnie, myślę, że właśnie z tymi pitstopami takie właśnie maksymalnie 15 czy tam 18 chyba okrążeń, bo zależy od toru, no i czym będzie dłuższy, tym na pewno będzie też krótszy, mniej okrążeń. 22 minuty wyścigu plus wliczając, że będzie też 20 minut kwalifikacji, co na pewno nie będzie,
Czyli te odcinki będą naprawdę około 35-40 minut. To będzie fajnie. Liczę się z tym, że ten odcinek też nie będzie miał godziny, trochę go przytnę. Tego wyścigu wam całego też nie będę pokazywał, tylko utnę te może najciekawsze momenty, albo po prostu tam, gdzie będzie się coś działo. Ja wam serdecznie dziękuję. Liczę, że ta seria wam się będzie nadal podobała i zostawcie jak najwięcej łapeczek w górę. A ja już lecę do Bahrajnu testować swoje nowości. Liczę, że się wszystkie udały. Nawet może wam uda, zanim jeszcze zakończymy, no to przydało się zakończyć ten cały weekend. Co jeszcze, Claire? Dobra, sekret, tajemnica to tajemnica, niech będzie. Next. Dobra, bez komentarza, bo to jest żenujące pytanie. Dobra, bez komentarza, zawsze otarcia i to, że są jakieś beznadziejni niby wiecie, kierowcy, to lepiej nie odpowiadać, bo napierze to potem na im minus. I moja reputacja spada, tego bym nie chciał, więc wolę sobie bez komentarzy. Nauczyłem się to już w 13. To nie za 13, w 18. I zobaczymy, jak to będzie. Jestem zadowolony. 13 miejsce. Myślę, że fajnie. No, muszę walczyć o punkty, ale to jest niewiarygodne walczyć o punkty. Może, że. Ale trzeba zarazem właśnie troszeczkę bawić się. Tym wszystkim. Wielka Brytania, Rosja, no takie tam pierdoły, ale mnie najbardziej ciekawi, czy już niestety nadal nie, bo muszę Bahrajn. To wam tego nie powiem, bo chciałbym jednak wziąć udział w wyzwaniu punktów kontrolnych albo w pościgu w Rosji. Zobaczymy. Ja wam serdecznie dziękuję, liczę, że wam się oczywiście spodoba mega ta seria. Pamiętajcie o łapkach, komentarzach, bo to bardzo motywuje. A my widzimy się prawdopodobnie jutro w kolejnym odcinku z tej oto pięknej serii. Na razie, trzymajcie się. Cześć!